Witajcie moi drodzy, ja jestem Łukasz, a to jest Dying Light. Z racji tego, że tak miałem ci ochotę pozabijać sobie troszeczkę zombie, postanowiłem ściągnąć sobie z warsztatu jakieś nowe mapy. Jedna z nich to jest nowa mapa, jedna najpopularniejsza, albo to było na odwrót, może obie są najpopularniejsze. W każdym bądź razie te gramy te dwie, Beerfest i First Contact wersja 2.0. Zacznijmy może od First Contact. Tak, chcemy zagrać wybraną mapę. Dawno nie grałem w Dying Light i tak jakoś mi naszła ochota. Także zobaczmy co tutaj. Cele gry, feel free, aha. Czy po prostu eksplorujemy mapę. Okej. Okay. Czyżby panowie mnie nie widzieli? Nie mogę ich zabić? Dobra. Myślałem, że może mogę ich zabić, ale w takim razie... Czyli mapa jest po prostu do zabijania zombie i do eksploracji, tak? Zobaczmy, czy mamy jakąś broń. Ciężka siekiera. Nóż. Młot. Nie mam kotwiczki, no może być słabo. Dobra, jest karabin, jest amunicja. Dobra, rozumiem, że tutaj po prostu chodzimy sobie po tej mapie, eksplorujemy, ktoś wymyślił sobie tą mapę, tak? I my sobie mamy ją zeksplorować. Przydałaby się kotwiczka. Aha, nie mamy mapy. Nie mamy już tego. Kurczę, no nie mogę ich trafić. Za wolne broń. No nie jestem w stanie ci pomóc chyba, ziomeczku. Ale chyba gość jest nieśmiertelny, bo widzę, że go tu gryzą. O. Dobra, ale wróć, mam jeszcze jakieś umiejętności. Dobra, nie będziemy się zajmować tym typkiem tutaj. Przydałoby nam się zdobyć jakąś amunicję. Nie wiem, czy w ogóle jest tutaj limit tych zombie. O, dobra, wróć. Komenda. Nie mogę podnieść shotguna, słabo. Tutaj nic. Popatrzmy, może po zombie zostało co nieco. Co ten telefon?
Jakieś ogródki piwne. Fajnie sobie ktoś zrobił tą mapę. Fajnie to wygląda. Myślę, że na tej wieży coś bym mógł znaleźć. Dobra, przemieszczę się stąd i tak tu nie ma żadnej amunicji. W ogóle całe miasteczko ktoś tutaj zbudował. Takie malunie. Fajna mapa, ładnie to wygląda, tam pełno żurawi. O, jest nawet... Jest nawet stacja kolejowa. Jako taka. O tak, tego szukałem. O Jezu. Dawno nie... Dawno nie otwierałem tych skrzynek. Ale skradzione przedmioty to mi się nie przydadzą. Potrzebujemy amunicji i broni, tak? Bank. Z tego co wiem, to w tych zrzutach nigdy nie było amunicji, więc nie opłaca się tego otwierać chyba. Piękny samolot. Cudownie wygląda. Śmigłowce. No śmigłowiec jest troszeczkę lepiej. Cała baza tego rajca. Czemu nie mogę ich powystrzeliwać i zabrać ich broń? Mogę wam na przykład... Też nie mogę. Czyli po prostu ludzie kontra zombie razem, wszyscy. Nie możemy ludzi Raisa tutaj zabić. O, scena. Koncert tutaj jakiś się odbywał. Panowie sobie siedzą na ławeczce. O, może tutaj znajdę jakąś amunicję. Kurde, ostatni wytrych. Good job. Serio? Krótki nóż myśliwski. Nie, mapa jest naprawdę bardzo fajna. Ktoś miał bardzo fajny pomysł, żeby zrobić tą mapę. Tylko, że po prostu nie ma tutaj... O, bo ja jestem tępy i nie mogę nic znaleźć. Hmm.
Nie mogę tu wskoczyć? No nie bardzo. Dobra, pójdziemy obalać jeszcze ten żuraw. No i tyle będzie w tym temacie, skoro nie ma tutaj żadnego konkretnego celu na tej mapie. Oprócz eksploracji to nie ma sensu tutaj biegać dłużej. O, są maczety. Założymy sobie jakąś fajną. Obrażenia 500. 1500. Co tu mamy dalej? 500. Korek 2.0. Która to jest korek 2.0? Może po prostu zdejmiemy tą. Będziemy mieć tylko tą jedną. To jest maczeta korek 2.0. 1500 obrażeń. No i tym to ja mogę powycinać. Co tutaj? O proszę. Pomysł na mapę naprawdę bardzo fajny, tylko... Szkoda, że nie ma celu żadnego. Mogę to wziąć? Nie mogę wziąć broni, kurde palnej. Mogę tylko chyba maczetami naparzyć. Jesteś, kujku. No, pięknie WFX rana jak śmietana. Co bardziej ambitni z tym, z przyklaśnięciem robią pompkę. Dobra, spróbujemy. Można wejść na tą wieżę? Nie można. Czy jest jeszcze jakiś teren, który byśmy chcieli zobaczyć? A to jest taka wieża. Tego nie chcielibyśmy oglądać. Miałem kotwiczki, bo kotwiczką łatwiej by się było tam dostać. Dobra, idę panowie pomóc wam troszeczkę powycinać zombie. Double kill, ultra kill, mega kill, unstoppable. Maczeta korka 2.0 daje radę. Powiem, że jest całkiem w pytkę. Co tam panowie policjanci? Bardzo lubię pana policjanta. Nie, no jest w porządku. Przy kawusi można sobie zawsze popcinać głowy policjantom w Dying Light. Nie ma problemu. Nie, no maczeta korka mi się podoba, chociaż to w tej mapie jest w porze. No i design ma piękny. Czarno-zielony, czy tam... Szaro-zielony, ładny bardzo. Mamy wytrych jakiś? Ostatni. Nie zmarnujmy na głupotki. Kurwa! Poszło na głupotki. No dobra, szkoda. Tam zostało jeszcze trochę łajców. Coś macie tutaj ciekawego? Oj, kiedyś grałem cały czas w The Dying Light. Zbierało się, to paczuszki zbierało. Sakieweczki, pięknie. O! O, bliet. O-o, czyżbyśmy mieli machete zepsute? Nie, chyba jest nieśmiertelny. Chociaż powiem, że już nie tnie tak jak ciała. Więc możliwe, że się zepsuło.
Ale żeś. Tak, zepsuta. Nie mam czym naprawić. Także wymienimy ją na zwykłą maczetę korka. Dobra, paru zombiaczków poskładałem. No ale dobra, nie będziemy się dłużej tutaj w to bawić. Mapa jaka jest, każdy widzi. Do eksploracji dosyć spoko. Właśnie tak. Do eksploracji bardzo spoko. Szkoda, że nie ma żadnego tam celu po prostu do wykonania. Oprócz biegania i eksploracji nic więcej tutaj nie zobaczymy. I dosyć fajny ten, fajny projekt tej mapy. Fajnie, podoba mi się, fajnie zrobiona. Także moi drodzy, w następnym odcinku zobaczymy sobie tą następną mapę Beerfest. Jakoś tak. Ona może już będzie miała jakieś tam w sobie jakieś questy do zrobienia, jakieś cele. Także dziękuję za uwagę póki co i zapraszam na kolejny odcinek.